Colombian cocaine. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już kolejny odcinek z BFA 3. I dziś ze mną będzie grać Bartoszek NNN. Dobra, ja już tu się respię. Dzisiaj sobie pogramy na mapie Metro. Nie chciałem już z kanałami, bo ciągle te kanały są kanały. O, już do mnie strza. Czekaj, widzę tam kogoś. Tak. Ja chciałbym od razu poinformować, że dopiero zacząłem grać w BFA. No, wypełniłem całą wyspę. Teraz zaczynam grać w BFA. A więc mogę troszeczkę lamić. Jak coś, to teamwork musi być. Więc musimy się trzymać razem. A to jest moja nowa seria z BFA, taka. No nie wiem jeszcze, czy to będzie poboczna seria, zobaczy się tam. Miło wiedzieć, że coraz więcej osób będzie nagrywać z BFA 3, jeszcze z takiej gry, która naprawdę cieszy się swoją popularnością. Za niedługo będzie ten BF 4, to już w ogóle coś fajnego. O kurde, rzucili bombę dymną. Właśnie widzę. Żyjesz? Tak, asystę z dymem. O, za nami. A to nasz, Boże. Nie, wiesz, patrz na minimapę. Idą tutaj, mam poprawę. Jakby tak patrzeć. Nie, oni są na dole są. Właśnie ja na dół schodzę. Ja będę bronił dobra, dołu. Dobra, spoko. Odrzuć tu broń, wow. Tomato. Aha, ja nie mam apteczki, bo ja zamieniłem na granatnik. No i co mogę powiedzieć w tej grze? No, dopiero zacząłem. Na razie moją ulubioną... Najfajniej gra mi się klasą inżynier. Ale zdarza się, że gram innymi klasami. A na ślepo trafią. I tak mamy tutaj skrzynki z ammo, to... BF się bardzo różni od MW3. To jest ogólnie inna gra całkowicie. Gdzie ty tam biegasz, chłopie? Nie wiem, chcę się kogoś zabić. A rozumiem, wiem. Żeby pokazać, że kogoś zabijam chociaż. Wiem, rozumiem. A też takie łatwe nie jest. Tak sobie od razu kogoś zabić. Tak. W BF-ie na początku to raczej prędzej padniesz niż kogoś zabierz. Dobra, zabiłem kogoś. Dobra, 2-0 jest, znaczy 2-1. Ale jest. Ja mam chyba 1-1, bo nie wiem czy reanimacja... No, 1-0 masz. Za nami, tutaj. Czekaj, ja się, jak coś to respię koło ciebie, tylko proszę cię nie zgiń wtedy, kiedy ja chcę się respić. Dobra. Dobra. Tam widziałem kolesia, tutaj gdzie... O, tu jest. Na pociągu wskoczył, ach. No, też padłem. 29 level nazywam. W BF-ie też są prestiże, jak w MW3. To jest 27 prestiż, a nie level, tylko to jest stopień, nie wiem który. Musiałbym liczyć. Ale coś około 70 któregoś stopnia. A, bo to... Aha, no ja się zrespiłem. Obok... Wow! No właśnie, ja się też zrespiłem obok kolesia. A po czym poznać, że się wyróżnia prestiż od ten? No, znaki, odznaki. A. O, mogę się już zrespić koło ciebie. Stoper mam włączony, więc... Bo to jest serwer, który posiada chyba z 3500 tiketów. To jest naprawdę ogrom tiketów. To jest taka gra długo... Znaczy taki maraton może tutaj. No, 2-3 godziny rozgrywki na jeden mecz. Nawet fajnie się składa, ale my nie będziemy nie nagrywać... Nie powiedzieliśmy, na czym polega ten tryb. Polega on na tym. Nie, już wie, dużo ludzi kojarzy, co to za tryb, więc. Ale nie ma. Tak powiem, znaczy. No możesz się wypowiedzieć swoimi słowami. Trzeba przejmować flagi i po prostu, jeżeli kogoś zabijemy, to wyróżnia traci etykiety. Czyli te. Dobra, zdjęty. Chociaż jeszcze jednego widzę. Takie punkty, traci punkty. I jeżeli straci. Po prostu, im więcej flag mamy, tym szybciej doczynamy. Zginąłeś? Nie, żyję. Tutaj przyjąłem flagę, dostałem maksymalną ilość punktów, bo ja pierwszy byłem na flagę. Dobra, zabiłem kolejnego.
Siul! Wszyscy tutaj snajperami grają. No właśnie, to jest niedobra sytuacja dla nas. Jak coś, to cię cały czas będę obserwował. O kurde! Niepotrzebnie za tobą chodziłem. Ale to nieważne, że lamimy, bo każdy lami. Nieważne kto. O, ktoś mnie uratował, ciebie też. Dobra, uciekamy. Ktoś jeszcze do nas dołączył. Aż dwie osoby. To już mamy. Dałoby się rasznąć trochę. Nie? Czyli nie, Boże, za dużo liczę w legend. Linie. A co byście powiedzieli? Znaczy, z góry chciałem przeprosić za to, że ten, że dawno filmików na moim kanale nie było. I że jak ktoś w ogóle dojdzie do tego momentu oglądania. Kurde, dałem tylko radę jednego zabić, a drugi. O! Pomogli. Uwaga, po lewo. No wiem, widzę. Dobra, zabiję go. Dobrze, ład. Padłeś? Nie, ja żyję, ale tam snajper jest, to ja wolę się nie zbliżać. Wiem, bo ja tutaj pomagam. Mam jeszcze dar reanimacji, dzięki czemu mogę więcej punktów zdobywać. Ławka zabiłem. Tu poczek. Lol, dostałem dwa razy wybawiciela. Trzy nawet. Żyjesz? Tak. Jak coś, to cię będę, ty wiesz, tutaj asekurował. Tak, odradzam się obok ciebie. Kurde, muszę się. Aha, to padłeś teraz. Tak, bo mnie ten. Ja tam awka zabijałem i mnie trzech innych się na mnie rzuciło. No spoko. Idziemy na górę. No tak, no dobry granat, naprawdę. Ej, za nami, nasz, kurde. Te oznaczenia czasami są takie malutkie. Tam są wrogowie, uważaj. Padłeś? Nie, żyję. Dobra, to dobrze. Jak coś, to cię będę reanimował, jakbyś padł. Apteczek nie mogę dawać niestety, bo mam, zastąpiłem to granatą. O, szlak. Padłeś? Tak, ktoś ma. No odsuń się, odsuń się. LOL, jaki bóg, nie mogę, co mówisz? Ktoś ma F2000, to jakiś bardzo dobry broń. Zrodziłem się obok ciebie. Metro to jedna z takich typowych map, bo jeszcze są mapy, na których można pojazdami, nie są takie większe po prostu. Takie otwarte, że tak nazwę. Widziałem, że to jeszcze ma. Ciul! O, ktoś mnie zreanimował i od razu mnie zabili. Dwóch mnie zabiło. Naraz. Ja to zaliczę im fragę, jeżeli przyjmę ten reanimację, nie? Znaczy, nie, dostaniesz 100 punktów. Ale jeżeli przyjmę reanimację i ktoś mnie zabije. No, aha, no to on dostaje fraga. No to trochę... Czasem warto poczekać, zanim się kliknie. Chociaż niektórzy ludzie są tacy, że jeden będzie wrogiem i dwóch przeciwnych i będą, kurde, leczyć ofiarę. I zabijać i leczyć. I na tym można nerdzić godzinami i expa nabijać. Dla mnie to jest oszustwo totalne, chociaż kiedyś doświadczałem tego, ale to w Battlefieldzie drugim, gdzie ze znajomymi graliśmy tak, że ja byłem zabijany, leczony, zabijany. Ale potem... O kurde! O, tam jakiś o, kamper. O, dobra, był, już. Bo chciałem go zabić, bo widziałem, że tam jakiś kamper był. Ale dałem radę jeszcze go zabić, ale ledwie zipię jeszcze. Jak coś, to obserwuję otoczenie i ciebie tutaj będę też spoglądał. A, na schodach są. Ta broń ma dużo odrzut, ma taki strasznie duży. Ale tak jak każda broń na początku. No tak. Ogólnie to każda broń ma. Idę tam, jak coś. O, szlak, a nasz. Jak mi tak ktoś latarką przyświeca, to czasami myślę, że to... To jest z nich. Padłeś? Gratnikiem mnie chyba zabił. Tam na schodach są. Już, czekaj. Padłeś? Da. A to już nie dam rady cię odrodzić. Znaczy to wiem, bo jak już się raz odrodzi, to drugi raz się nie da. Nie, da się, tylko... Trzeba być przy nim, to można go jeszcze odrodzić. O chuja. Zagram sobie chyba sparciem. Teraz shotgunem sobie po prostu polamy. I tak mogę expić, kurde. Gdzie jesteś? Tutaj? A tu, tu. O, szlak. Boże, ktoś się mnie źle ten nas uciera. O kurde. Tam na schodach.
O kurde, padł kolejny. Dobra. O lol. Chciałem uciec stąd, bo widziałem, że nie mam rady. Gdzie jesteś? Już jestem na schodach. Aha, dobra, to ja idę do ciebie. No kurczę, po co ja tam chodziłem? Może go zabiję. Nie! Wow. Nie! Dobra. Przeżyłem na 6%. No to ładnie. Potrzebny medyk. Aha, no już. Padłem sam. To jest apteczka tylko... O, szlak. Ten koleś z MK3A1. Też ten, bo to jest taki shotgun. No wiem, wiem. To tylko dla ludzi z premium. Są takie. Od razu nam się obrócimy? Niestety, no na początku. Dobra, biegniemy. Już 3,5 punktów. No. Nie no, bo to głównie też na razie, z tego powodu... Ale na razie prowadzimy chyba, nie? No, ładnie jest. Znaczy, tak, prowadzimy. Ja patrzę na czas, już 11 prawie minut. Może być maksymalnie pół godziny. Tak, żeby za długo się nie wrzucało. No, znaczy ja mam dobre połączenie, więc... Ja takie średnie. Kurde, jakie lagi teraz miałem i z MK3 dostałem. Chyba cię ochroniłem, chociaż nie wiem. Nie. Jakiegoś kolesia ochroniłem na pewno. Dobra, biegnę już tam do ciebie, ktoś mi pomógł. Ja jestem na B. Ja pamiętam, jak walczyłem o ten punkt kiedyś. Tutaj była taka podobna rozgrywka. Tak, bo była podobna rozgrywka. No. Tylko 64 na 64, to wiesz, tutaj 32 kontra 32. I sobie wyobraź, że tak walczymy w jednym miejscu. Ja wiem, bo ja sam gram czasami w deathmatcha 32 na 32. Wiesz, na takiej malutkiej mapie to bez szans. Ale też shotgun to ma nawet daleką ten zasięg. Przeginacie, o, dziękuję. Szarża! O kurde, ledwie jednego zabiłem. Więc poratuj mnie, odradzenia jeżeli... Niech ktoś mnie poratuje. 10 na 5, jak zaczyna 6 będę miał teraz. Ale hardcore. Jakie moje staty? 5-7. No nie pisać mi teraz SMS-ów, ludzie. Ja tutaj kurde nagrywam. To nie twoi widzowie. Nie, niekoniecznie. Mój kolega pewnie. Śmiał, jakby tak twój widz nagrywasz? Nie, nie miałem jeszcze takiej sytuacji, więc... Tutaj mam szczęście o tyle. Ale kurde, jakieś teraz mam spadki FPS-ów, nie wiem czemu tak mi dać. Może miejsca na dysku już nie masz. Nie, mam spokojnie. Musi być inny powód. Znaczy ja mam na przykład, utrzymuję się pomiędzy 20 a 25 ten. Ja mam FPS-y. Do 40 FPS-ów. A, i chciałbym zaprosić was na konkurs do Skorpiona. Oraz na jego kanał ogólnie. Tam, cały czas konkurs trwa do 22, więc... O Jezu, jakie lagi, spadki FPS-ów. O. Na razie takiego problemu nie ma, ale było, jakbym w 3 nagrywał. Ja tylko tam lekkie takie mam, ale to takie ledwo odczuwalne. O szlak. Już nie zdążył. Ale mnie z noża zdjął. Czekaj. Chciał, wykorzystał sytuację i mnie z noża zdjął. I sobie tak. Właśnie też już mnie skosili ładnie. To jest jakiś największy level, setny tam ten. No, jest. Jest taki. To pewnie musi bardzo ogarnąć. Dobra, raz piesiek od ciebie. W ogóle ani amunicję mam i nie rzucam jej, ja bym tyle punktów dostawał. Nie, po co? Znaczy wiesz, że szybciej level. No wiem. Takie uliczki, takie chude, znaczy chude, wąskie. Się wrzuca ammo, kiedy oni sobie strzelają i się zgarnia tyle punktów. Szybko biegasz. Bo mam ten bieg. Aha. Taki datek sterowany. Wiem co to jest. O, C4 odblokowałem. Od razu sobie daję. Bawi się trochę C4. Kurde, ktoś ze snajperki nawala. M417. Nie będę się bawił snajperem, chyba że tego chcę.
Chociaż ja bym chciał raczej specjalizację amunicję, bo będzie lepsza. W sumie wezmę amunicję. O, i teraz mam dwa razy więcej amosów. O, przejmują A. Tak. Kurde, no, znaczy nie, A nam C. A nam C chcą przejąć. Lub C4, C4 się nubi, jak widzę. Na C4, idź mi z tym. Znaczy na takich dużych mapach ze strzałką komuś zniszczyć to fajne. A jak skupiają? Ten snajper głupi. O, tu się skampił. No ale dało mi się zabić. Znaczy w BF-ie to akurat kamperzy to mały problem. Kurde, trzeba im odebrać ten punkt. Nie ma bata. Ale już B przejmujemy. No nie, ten snajper mnie denerwuje, tak już powiedziałem. Zaraz go tam zdejmę. On, ja już wiem, gdzie on tam kampi. Więc teraz wystarczy, że tam podejdę do niego i skończy się. O szlak, jak się wbiłem. O Boże. Odrodziłem się obok jakiegoś kolesia. Kurde. I tak się wbiłem, że szansa na zabicie kogoś była mała. A ja się jeszcze zaspiłem koło ciebie, mogłem tego nie robić, no bo to też zależy od sytuacji. Chyba nie wiedziałeś, bo to tam ledwo widać na tych... No tak. Szlak za nami. Kurde, no. Oberwałem tak trochę. Chodź tu. To jest apteczka, no to... A już chyba nikogo nie ma. Czekaj, muszę się wyleczyć. Ktoś tam jest jeszcze. Ej, tutaj jest chyba ktoś, czy mi się wydawało. No nie. Na górze. Tam po lewo. Po prawo, przepraszam, po prawo tutaj ode mnie. No wiem, wiem, wiem. Za nami, za nami. Oj. Oj, teraz Dobra. Coś już nie idzie. Z każdej strony mnie atakują. Jak dostał ładnie na strzała. Tutaj był gdzieś maszynista. Czasem trudno jest dostrzec wroga. O, zginął. Tak bardzo. O, asysta z przygłoszeniem. O, apteczka się zregeneruje. Oddałem 3 strzały i miałem. No nie, co się z apteczką stało? Jakie gówno? Pewnie, bo ktoś inny rzucił. Czekaj. O Boże, mój cel. O, a ja chcę być snajperem. Ja z pistoletem nie w końcu powrót. Może ktoś by mnie wyleczył. A może i nie. Ja sobie, nie wiem, pogram medykiem. Ja będę starał się tak różnorodnie, te klasy. O, w kawiarni się zrespię. To tam na samym końcu mapy. Dobra, zabiję kogoś, ale... Wow, nawet mi HP nie zabrał. O! Udało się. Koleś reanimował kolesia, zabiłem go i jeszcze jednego udało się zabić. Na 6% HP. Taki fart. Mam apteczkę sobie. O, asysta. No ja muszę się... Och! Ciul! No z pistola mnie zabił, jeszcze z latarki. Znaczy z latarką. Latarka wkurzająca jest czasem. Pukawką z latarką. Jak się tak przyświeci oczy, to... No to ciężko wycelować. Albo tym, na takim... O, dobre odrodzenie. Znowu. Oj tam. Może lepiej się nie odradzaj obok mnie. Nie. Nie ma. Aha, czyli jak jest na górze, jak jest level na górze, to no jest normalny level, a na dole to już jest ten, ten lepszy level. No tak. Znaczy taki ten, prestiż czy jakoś tak. No tak to się nazywa. Mniej więcej. Na co ci technik w takim miejscu? Właśnie nie wiem. Tu nie ma pojazdów. Wiem. A bazooka i tak nie zabija ten. Nie, może zabić, ale nie musi zabić. Ale nie tak, łatwo jak... No nie. Ej no. Wkurza mi ten snajper. Ten Free Froxy. O kurde, o jest!
A ktoś do mnie na Skype pisze. To sobie zmieni ten. Ktoś jeszcze do mnie dzwoni. To zmień status. Albo tam zrobisz potem cięcie. Nie ma sensu. Ale jaki masz status, bo wiesz. Czekaj, bo mi nagranie przerwało. Dobra, już jestem. Sorry za moje cięcie, ale też tam miała Skype i pisał. Ola, olo, olo. Podwójnie padłem, super. Podwójnie. A ja się obudziłem w takim miejscu. 20 minut. Nie wiem, jak już nie będzie tak ciekawie, to najwyżej zakończymy. Tak w razie fajnie. No na razie jest. Jedną akcję dobrą miałem i to wystarczy. No. Tak jak mówię, 6 level dopiero mam. No to są początki też takie miałem. O Boże! Białe. Co to? Ten Priff Roxy jest jakimś... Przedziwnie jest właśnie, ale... Znaczy na pewno nie jest cheaterem, bo w BF-ie... W BF-ie nie ma cheaterów. No nie może być, bo to już jest... Mało, mało jest, bo to przez przeglądarkę działa ta gra praktycznie to. Ale nie ma cheaterów, tylko mają niektóre sprzęty, na przykład myszkę. Tak dobrze sprecyzowaną do gry, a, że... no, no. To nie są cheaty, tylko takie jakby wspomagacze. A, wezmę sobie żołnierza wsparcia. O, Boże. Ledwo się respię i umieram. A chciałem kogoś zabić przed nim jeszcze. Setny poziom uświadomuję, dobra. Będę się respił obok siebie. No kurde, no. Ten setny level cały czas zabija. No właśnie. Tymi pierwszymi broniami cały czas mnie zabijają. Tak, no teraz Magnuma mnie ściągnął, co za kozak. Ej no, to jest jakiś gnój, on cały czas w jednym miejscu kampi. Znaczy kampi, siedzi po prostu w jednym miejscu i nas zabija. A staty znaczy, ma a ja przerażające. A ja zapomniałem, że ja mam półautomatyczną broń, nie automatyczną. No chodź tu kamperze. Uwaga, respi się obok ciebie. A teraz snajper. Teraz to na pewno nie będzie win. No kurde, nie no, muszę ruszyć się, bo... Ej no, naprawdę, oni nam spawn zajęli. Nie można nawet się zrespić, żeby nie umrzeć. Kurcze. No tak to jest, jak setne levele trafiają się tutaj. Ale czyli... nie, mówię teraz o snajperze. Ale uniknąłem już go. Teraz muszę jakoś zaskoczyć tych innych. Właśnie tam jeszcze jakoś ich zaskoczyłem, tylko nikogo nie trafiłem. Nie zostało jak coś. Przejmuj. Jak zaskoczenia! Co za koleś. Nawet nie zdążyłem, znaczy zdążyłem strzelić, ale... Zdążyłem go zobaczyć, ale strzelić już niezbyt. Wiesz co, mi się wydaje, że to było troszeczkę niemożliwe, że ten... Żeby na tak wiedzieli, gdzie będziemy. Tak... Ale nie, bo to o widać, Boże. Bo to widać, jest Boże. Widoczne. Znaczy jak strzelamy. Znaczy co jakiś czas to pokazuje minimapa, gdzie jesteś dokładnie... No nie... Ale oni nam spawn zajęli, to jest niemożliwe, ja biorę shotguna i ładunek C4. Może uda mi się jakoś ten. Ach, w końcu. Sorry, C4 lub będę. Prawie wszystkim jeszcze rzuć lewo, więc sobie tak obawię się. Sorki, dzisiaj naprawdę mam ochotę na rage'owanie, więc... Jeżeli raz a porządnie zrage'uję, to skończę odcinek. Znaczy tak będzie oznaczało. Znaczy my czy tam dalej kampi. No oni tutaj nam zajęli cały spawn, to jest niemożliwe teraz się odrodzić tak. No ten setny level mnie drażni. Trzeba tam uważać. 85 na 11 zgonów, no co za... To widziałeś? Nie, dobra. A oni tu kampią na naszym spawnie. No to zaraz ich wciśniemy, kurczę. Tak, to taka gra to bez sensu. Nie, zawsze gra musi mieć sens. Masz apteczkę? Jak on dziwnie leżał! Się tak złożył na tych schodach, że myślałem, że on nie żyje. Co za... spryt. O lol, ale...
Ja go tak chciałem zejść od góry, ale troszeczkę źle przycelowałem. No rzeczywiście, zajęli nam już cały spawn. Niemożliwe, dobra, to co, rushujemy i kończymy. To czekaj, jak już naprawdę nie będzie to miało sensu. Trafiłem go z shotguna, może zabiję. Tam od drugiej strony, nie? Tam, przy gorze, nie? Jak... Już trzy kozaki spotkałem w tej grze. Czy w tym odcinku, no. O, padł. Tylko nie z mojej ręki w tym problem. Dobra. Wiesz, powinniśmy szukać noobskich serwerów, żeby sobie pograć. Aj tam, noobskie serwery. Ledwo wychodzę i tamci do mnie już strzelają, to jest... Tak jakby oni po prostu na ślepo strzelali do wszystkiego, co się ruszą. 13-24, Boże! Aj tam. Zobacz lepiej moje. 12-24. Też dobre! Znaczy jak na początku wiem co, ja. Strzelaj najlepiej, strzelaj od razu bez ostrzeżenia. Wow, zabiłem kogoś. Dobrze, ładnie. Wreszcie od dłuższego czasu. Dobrze, pomogłem. Kolejnego. Ci. Dobra, przepraszam. To nasz. A. Zobacz, czy za nami jest chce flankować. To nasz. Dobrze, friendly fire tutaj nie ma. Dobra, o ciul, dostałem. A ty co, PKP, a, jedziesz? No tak, PKP. Chociaż mogę N240B, N249, mogę M63-6, 3, znaczy E6, bo ja zawsze mylę E z trójką. Nie wiem czemu. Proszę o zaopatrzenie. Pięknie. Punkt ile. O, padł. Jeden. Teraz padnie drugi. Ja nie wiem, jak mają moc w tej grze. Niektóre snajperki to już po prostu takiego cela mają, że szrat się już. Lol, to naprawdę. Dobra, starczy już, bo widać, że już mnie ponosi, a nie chcę rage'ować. No to dzięki wielkie za obejrzenie odcinka, myślę, że wam się spodobał. No to nie zapomnijcie też ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Nara.